kolejnym przy trzecim koncercie adwentowym. W niedzielę, 1 grudnia, więc tydzień temu, rozpoczął się adwent roku pańskiego 2019. Jednocześnie został otwarty w ten sposób nowy rok kościelny, kolejny etap na chrześcijańskim podziałce czasu. Na drodze adwentu znajdziemy wiele znaków i symboli. Jednym chyba z najbardziej charakterystycznych znaków czasu adwentu jest wieniec adwentowy. Pierwszy wieniec adwentowy zawisł w Hamburgu w grudniu 1839 roku w sali modlitw Rathaus Ewangelickiego Kościoła, ośrodka dla sierot w biednych dzielnicach Hamburga. Ten zwyczaj znany jest więc już od 180 lat. Zwyczaj sporządzania wieńca adwentowego w kościołach i w domach rozprzestrzeniał się bardzo szybko w całych Niemczech, szczególnie na północ tego kraju. W latach 20. ubiegłego stulecia zwyczaj ten zadomował się również wśród katolików, a potem podbił Europę i cały świat. Płomienie świec zapalane w kolejne poszczególne niedziele przypominają nam o tym, że Pan jest już blisko. Pierwsza świeca symbolizuje przebaczenie grzechu i posłuszeństwa Adamowi i Ewie przez Boga. Druga symbolizuje wiarę patriarchów narodu izraelskiego w dane ziemi obiecanej. Trzecia to symbol radości koła króla Dawida świętującego przymierze z Bogiem. W czwartą niedzielę adwentu palą się już wszystkie cztery świece. Ostatnia symbolizuje nauczanie proroków, którzy zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa. Światło, zieleń i forma, to znaczy krąg, wieńca mają swoją wymowę. Światło symbolizuje nadzieję, zieleń życie. Krąg, wieczność Boga. W całości wieniec adwentowy jest symbolem wspólnoty oczekującej w miłości i radości świąt Bożego Narodzenia. Nasz kolega Marek Kaczorski, już pewnie znany wielu osobom, specjalnie na dzisiejszy koncert napisał wiersz. Prosimy. Poezja adwentowa. Modlę się zawsze do Ciebie szeptem i modlę też w milczeniu. Uchroń mnie proszę od mojej niewiary. Spraw, co bym nie ostał się Ciebie. Nie każ mi długo na siebie czekać. Nie dawaj złudzeń, Panie. Do Ciebie prośby moje zanoszę. Skróć adwentowe czekanie. Tak mi potrzeba rąbka pieszczoty. Przytulam skronie do Twego imienia, skrawka mojego nieba, Twojej dziecięcej szaty cienia. Poezja to powiew przestworzy. Miłości prawdziwej jedna tylko chwila, gdzie w ciszy słychać głos Boży, delikatny jak łza lub dotyk motyla. Nie każ na siebie czekać zbyt długo, od zawsze, od zarania. Daj noc spokojną swoim sługom, a Ty kończ cudowna poezja oczekiwania. Jakby słyszymy Jego odpowiedź, jestem już blisko. Modlimy się więc, Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa przez uczynki miłości i miłosierdzia. Weni. Thank you.
zgoda na obdarowywanie siebie nawzajem cierpliwością, szacunkiem do Ciebie. Wzoru niepokalanej, niezawodnej nadziei i znak pociechy dla ludu Bożego. Po raz kolejny w Adwencie wsłuchuję się w słowa Gabriela, który przychodzi do Maryi, prostej, nieznanej kobiety z Nazaretu. Thank you.
Odwiedzamy wiele miejsc poświęconych Marii. Najbardziej, przepraszam, znany to lud Fatima. Czy też nasza Częstochowa. Mnie było dane w tym roku w październiku odwiedzić sanktuarium Marii w Pompejach. Wszystkim zapewne znana jest nowelna pompejska, więc dla przypomnienia powiem krótko, jak rozpoczął się kult tego sanktuarium. Wizerunek Maryi Różańcowej dotarł do Pompeji dzięki znanemu już w tym czasie z działalności apostolskiej Bartolomongo. Błogosławiony Bartolomongo przyszedł na świat 10 lutego 1841 roku w Lacjano, w południowym Włoszech. Jego rodzice byli bardzo religijni i przekazali mu najwyższe wartości duchowe, a także nauczyli go modlitwy różańcowej. Po ukończeniu szkoły elementarnej i średniej podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Firenze oraz na Apollo. Niestety w tym czasie był uczestnikiem wystąpień antyklerykalnych i uczestnikiem seansów aspiernistycznych. Pod wpływem swojego przyjaciela, Vincentego Pepego, nawrócił się, a następnie podjął ponownie studia prawnicze kończone doktoratem. Powrót do Boga zupełnie zmienił jego drogi. Został świeckim tercjarzem dominikańskim i poświęcił życie Maryi. Maryi Różańcowej przyjął też imię brata Rosario. Zaczął w okolicy katechizacji krzeżenia Różańca. 13 października 1875 roku sprowadził do Pompej, do podupadłej parafii wizerunek Maryi Różańcowej, który nazwał narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia. Ten fakt ożywił religijną miejscowość i na gruzach Starego Miasta, gdzie ciążyła pamięć wieków od starożytnej kultury tragedii, powstało dzięki temu nowe miasto. Miasto to odwiedza co roku 4 miliony pielgrzymów. Każdego dnia o godzinie 6:30 wypełnionej wiernej świątyni przy dźwiękach pieśni i Dobry Maryjo następuje odsłonięcie obrazu Maryi Różańcowej. W dzisiejszym koncercie adwentowym chciałabym przybliżyć to miejsce, przenieść Państwa właśnie tam, tą pieśnią, której tekst z niewielkimi zmianami oparty jest na znanej na wszystkich modlitwie Zdrowaś Maryjo. Maria, o pierde di grazia.
Już niedługo usłyszymy radosne słowa proroka Izajasza: nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło. To będzie wyjątkowa, święta moc, którą rozjaśnią tysiące światy. Bóg stanie się człowiekiem. My ludzie zajaśnili Bogiem, byśmy stali się światłem jedni dla drugich. Czym ma być to nasze światło? To ogień miłości miłosiernej, który Zbawiciel, stając pośród nas, chce na nowo rozpalić w naszych sercach. Bo przecież przychodzi, abyśmy my, Jego owce, tak często zaplątane i pogubione, miały życie i miały je w obfitości. Wiemy, że miłość i tylko miłość może nam dać prawdziwe życie.
Pierwszych słów wiem ten nosi nazwę Sakris.
Solemnis. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam. Poezja Tomasza była już w jego czasach pilnie słuchana. Z tego hymnu jedna zwrotka cieszyła się wielką popularnością, by nie powiedzieć słabą. Jest to szósta zwrotka. Nazywa się Panis Interius.
Rośnie wówczas pomiędzy ludźmi jakiś niewidzialny i nieprzenikalny mur. Dialog sprowadza się wówczas do spraw czysto formalnych. Przydarzają się nam nieraz bolesne sytuacje życiowe, które głęboko zapadają do nasze serca. Ranią. Przebaczenie to źródło nieustannego odradzania się oraz wzrostu ludzkiej miłości i przyjaźni. Daje nam ono wiarę i moc do dźwigania się w upadku i słabości. Adwent to nie tylko czas oczekiwania, ale również czas pojednania. My, chrześcijanie, czynimy to również przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem. Jedynie dom budowany na skalę, którą jest Chrystus, może dać spełnienie i wewnętrzny pokój. Więc w myśl słów piosenki znak pokoju, choć tyle żalów w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
nadzieję, że nie martwicie się Państwo, ale już będę. Na koniec chcieliśmy powiedzieć, czujcie, bo Pan jest blisko. Pan blisko. Thank you.
Begrüßen wir natürlich auch ganz herzlich. A ja chcę w imieniu nas wszystkich tutaj zgromadzonych w kościele naszych parafian, naszemu królowi Poloniakowi podziękować. Przygotowaliście dla nas oczywiście piękną, duchową ucztę na tę uroczystość Matki Bożej i na drugą niedzielę Adwentu. Rzeczywiście, moi drodzy, tak jak w tej pieśni śpiewaliśmy, przekażmy sobie znak pokoju. Jakże to aktualne wezwanie dla świata, dla rodzin naszych, dla serca każdego człowieka. Jak inaczej by ten świat wyglądał, to sobie pomyślmy. Jakby prawa, które rządzą nocą wigilijną na co dzień funkcjonowały w tym świecie. Byśmy byli całkiem innym światem, innym społeczeństwem. Mówimy, że w noc wigilijną nawet zwierzęta przemawiają ludzkim językiem. Jest taka tradycja, ale co ciekawsze, że w noc wigilijną nawet ludzie zaczynają mówić ludzkim językiem. Bo na co dzień niestety nie zawsze takim językiem ludzkim do siebie się zwracają. Chórowi naszemu wielkie podziękowanie. 36 lat powstał w 1983 roku na Ewinku. Tutaj jeszcze są dwie chórzystki, które od początku w tym chórze śpiewają. Pani Jola Kostrzewa, proszę być sobie z przodu, pani Jola, pani mówię. Tak, od samego początku. Te piękne pieśni, które też tutaj właśnie w kościele usłyszałem.
Dzięki serdecznie.